No atmosfera na pewno po tym remisie ogólnie jest dobra, tak. Cały czas wiemy po prostu, w jakiej sytuacji się znajdujemy i punktujemy. I to jest dla nas najważniejsze, że nie ma tych porażek. Chcielibyśmy w końcu odnieść te drugie zwycięstwo bardzo. Też właśnie gramy z Górnikiem Zabrze, który jest takim, może nie tyle, że bezpośrednim, ale aktualnie gdzieś ma 17 punktów, mamy 9 punktów, więc gdybyśmy wygrali to spotkanie, na pewno byśmy się przybliżyli do tego, by wyjść ponad tą strefę spadkową, być może, bo oczywiście jeszcze są inne mecze do tego, żeby to się wszystko ułożyło. Na pewno to zwycięstwo by dużo pomogło. Górnik jest drużyną taką, można powiedzieć, nieobliczalną, no potrafi też przegrać niespodziewanie jakieś spotkania, teraz wygrało z Legią. Na pewno my musimy się skupić przede wszystkim na sobie, bo to jest najważniejsze. Ciężko pracujemy w każdym tygodniu o to, żeby po prostu wygrać te spotkanie kolejne w każdym kolejnym tygodniu. Teraz złapaliśmy serię, można powiedzieć, remisów i no chcielibyśmy to spotkanie, no w końcu te drugie wygrać, a przede wszystkim jeszcze u siebie gramy, więc to by był taki fajny smaczek tego. Nikt nie chce przegrywać i to jest chyba najważniejsze, żeby łapać te punkty i zawsze schodząc do szatni, wiadomo, będzie zawsze niedosyt z tego, że nie mogło się zdobyć 3 punktów, ale też szanujemy te remisy i to jest zawsze się dodaje punkty. I o to w tym wszystkim chodzi, a teraz przez to, że tych remisów już dosyć sporo było i taką serię złapaliśmy, no chcieliśmy po prostu to przełamać i wygrać to spotkanie.